Witaj w trzecim odcinku serii Jak przygotować kurczaka na obiad. W tej części pokażę Ci, jak usmażyć udka oraz filety kurczaka. W poprzednim odcinku mogłeś zobaczyć, jak przygotować mięso do smażenia. Film rozpoczynamy od składników, które wykorzystamy w trakcie smażenia. Majeranek, liść laurowy i ziarna pieprzu, szklanka rosołu i wody, cebula i czosnek, przyprawy, pieprz, sól, papryka słodka, oliwa z oliwek oraz główny składnik, czyli przyprawione udka i filety. Przygotowanie dania rozpoczynamy od wstawienia na kuchenkę garnka oraz patelni. Na patelnię lejemy 2 łyżki oliwy z oliwek, natomiast do garnka wlewamy szklankę rosołu przygotowanego w dniu poprzednim lub też szklankę wody. Dodajemy liść laurowy oraz kilka ziaren pieprzu. Czekamy, aż tuż dobrze się rozgrzeje. Dopiero wtedy wrzucimy nasze udka. Garnek przykrywamy. Upewniamy się, czy patelnia się rozgrzała. Jest ok, więc dolewamy wody do garnka, a na patelni kładziemy nasze udka od strony papryki. Uwaga, tłuszcz może pryskać. Zmniejszamy moc kuchenki tak do połowy. Przesuwamy udko po patelni, by do niej nie przywarło. Kroimy cebulę i czosnek, cały czas mając na oku nasze udka, by się nie przypaliły. Majeranek dobrze przywarł do mięsa i lekko zbrązowiał. Wtedy do garnka dodajemy kilka kropli magii oraz szczyptę majeranku. Ponownie przewracamy udko oraz przesuwamy je po patelni. Zwiększamy moc kuchenki na full, zdejmujemy pokrywkę i przekładamy do garnka nasze udka. Tak, by opieczona skórka była na wierzchu. Na patelnię wrzucamy świeżo pokrojoną cebulę i czosnek. Obsmażamy do czasu, aż cebula się zeszkli. Trzeba uważać, by nie przesadzić. Za mocno przypieczona brązowa cebula doda niepotrzebnego gorzkiego posmaku naszej potrawie. W czasie, gdy cebulka dochodzi, przygotowujemy się do smażenia filetów. Pod koniec smażenia cebuli i czosnku dodajemy słodkiej papryki oraz szczyptę majeranku. Tak przygotowane składniki mieszamy i jeszcze chwilę smażymy. Następnie przelewamy do udek. Na patelnię dajemy łyżkę oliwy z oliwek i rozpoczynamy smażyć filety. Równomiernie rozprowadzamy mięso i obsypujemy słodką lub ostrą papryką oraz majerankiem. Mieszamy od czasu do czasu. Po około 3 minutach smażenia, gdy mięso zarumieni się z każdej strony, dodajemy sól i pieprz. Dolewamy trochę rosołu i dusimy pod przykryciem przez około 2 minuty. W międzyczasie mieszamy i soczysty kurczak gotowy. Tak przygotowane filety serwujemy z czerwoną papryką. Dokładając ryż, uzyskamy pełnowartościowe danie obiadowe. Nie przerywamy gotowania. Na rozgrzaną płytkę kładziemy garnek z wodą, w nim przygotujemy ryż i kaszę. Wodę solimy oraz dodajemy łyżeczkę oliwy z oliwek. Gdy woda zacznie się gotować, wkładamy do garnka woreczek ryżu i kaszy. Szybki rzut oka na udka. Już prawie gotowe. Przechodzimy więc do przygotowania zaprawy. Od czasu przełożenia udek minęło około 30 minut. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Do dużego słoika wsypujemy 2 łyżki mąki pszennej oraz wlewamy szklankę wody. Słoik zakręcamy i wstrząsamy do momentu, aż znikną grudki. Occio! Następnie wyciągamy udka z garnka i przekładamy na talerz. Wlewamy przygotowaną zaprawę, dokładnie wszystko mieszamy. Gdy sos zacznie się gotować, kładziemy z powrotem udka i na bardzo małym ogniu pod przykryciem dusimy. Po 5 minutach wyciągamy kaszę z wody, udka i kaszę układamy na talerzu. Po niecałej godzinie nasze danie na obiad jest gotowe. Do udek w sosie własnym polecam ćwikłę z chrzanem. Życzę smacznego i do następnego gotowania.